zlokalizowana wieża trenerska jest możliwa do przejęcia, ale my musimy uruchomić sekcję narciarską. Musimy wykonać małą skocznię. Projekt skoczni jest wykonany, mamy pozwolenie na budowę. Ale niestety ja, jak jestem na cmentarzu, odwiedzam grób mojego dobrego znajomego, trenera mojego syna, biatlonisty, a ostatnio trenera kombinacji norweskiej, Wieśka Dygonia, no, zrobił mi niespodziankę w postaci zgonu, odejścia z tego, z naszego świata, ale Wiesiek był orędownikiem wykonania całej skoczni i dawał swoją osobą gwarancję, że poprowadzi szkółkę. My w tej chwili jesteśmy na etapie szukania trenera narciarskiego, który chciałby poprowadzić szkółkę, a to nam daje możliwości do bezpłatnego praktycznie przejęcia tych terenów lasów państwowych na rzecz gminy. My bez tego nie ruszymy. Jedno zamyka, czy... Tak, jedno wymusza drugie, czy jedno powoduje, że jest do zrealizowania drugie, trzecie i następne. To mam z boku głowy, tylko to w tej chwili nie jest takie najpilniejsze. Skocznia na tyle jest dostosowana, że w przypadku występujących dobrych warunków atmosferycznych my możemy zorganizować tam zawody narciarskie, zawody w skokach i o tym wiedzą władze Polskiego Związku Narciarskiego, mają tą świadomość i za każdym razem, jak tylko będzie taka okazja, skocznia będzie wykorzystana w swoim tym podstawowym znaczeniu. Natomiast robię wszystko i chciałabym, jak ktoś ma pomysł, żeby również zgłosił się i podpowiedział, co można zrobić, żeby uatrakcyjnić skocznię narciarską również w pozostałych okresach roku czy 4,5 roku. Samo MTB, sam sprawdzian biegowy to jeszcze jest za mało, bo to są tylko dwa wydarzenia w ciągu całego roku. Także czekam na propozycję. Pani burmistrz, nie wszystkie tematy pani powiedziała, opowiedziała. Osoby, które będą nas oglądać, panią i słuchać, ocenią po prostu, jak się tu w Lubawce, w gminie to zmieniło wszystko. Panie redaktorze, mogę podsumować to tak, że całe te 4 lata ja nie czekałam na ostatni rok wyborczy i rzuciłam siły i pieniądze na ostatni rok wyborczy. Ja pracowałam całe 4 lata naprawdę na 10 na 10 zrobiłam, dałam z siebie. To również pracownicy tego urzędu, jednostek pracowali na maksa. Proszę zauważyć, że żeśmy zainwestowali albo to jest już rozpoczęta inwestycja i te części budowlane i części takie miękkie, ponad 35 milionów złotych. To są pieniądze, które są dodatkowo przerabiane poza normalnym trybem pracy zarówno urzędu, ZGM-u, MGOK-u czy MOPS-u. To są dodatkowe zadania, które pracownicy tych jednostek, pracownicy urzędu pod moim kierownictwem wykonywali. To jest, jeszcze o jednej sprawie zapomniałam, jeżeli chodzi o społeczność. Ja przez te 4 lata wspólnie z panią burmistrz Bożeną Kończak rozruszałyśmy tereny miejscowości wiejskich. Wejście w pełną odnowę wsi dolnośląską, realizowaną przez Sejmik Województwa Dolnośląskiego. Stworzenie autorskiego programu tutaj na terenie gminy Lubawka, aktywna, piękna wieś gminy Lubawka, spowodowała, że nasze miejscowości gminne pięknieją. Oprócz tego, że realizujemy drogi, realizujemy te inwestycje typu senior w Bukówce, że realizujemy przebudowę świetlic,
w Niedamirowie kompleksowo, z Odnowy Wsi, że z tego programu została zrealizowana świetlica w Błażejowie. To jeszcze powodujemy rozruszanie właśnie ludzi na terenach wiejskich. Chełmsko-Śląskie w 2016 zostało ogłoszoną najpiękniejszą wsią terenu województwa dolnośląskiego. W tym roku to Opawa zdobyła pierwsze miejsce w przedsięwzięciu odnowy pięknej wsi dolnośląskiej. To państwo Zdanowiczowie, Anna i Marek ze Starej Białki, prowadzący agroturystykę, ale też prowadzący karczmę Dwa Dęby, zdobyli drugie miejsce właśnie w zagrodzie wiejskiej. To są działania, które my stymulujemy, wchodząc w te projekty, realizując te projekty, ale ktoś musi rozpisać, musi spowodować, że mieszkańcy chcą uczestniczyć w tych konkursach. I ja widzę z roku na rok, bo piękną, aktywną wieś gminy Lubawka mamy od 2016 roku, 2016, 2017, 2018. Te miejscowości wybiegają z pomysłami takimi, żeby być konkurencyjnymi, żeby być bardziej atrakcyjnymi, żeby być lepszymi w stosunku do innych miejscowości. Wręczana nagroda ostatnio dla Miszkowic, bo Miszkowice w tym roku zajęły pierwsze miejsce w pięknej, aktywnej wsi gminy Lubawka. Reakcja na dożynkach tegorocznych była widoczna i naprawdę oni się cieszą, bo zostają docenieni za wkład własny. To jest wkład niefinansowany ani z naszych środków, ani ze środków zewnętrznych. To jest ich wkład własny, im się chcieć przyjść po południu i zrobić dekorację świetlicy, dekorację przystanku, dekorację innych miejsc wspólnych do spędzania wolnego czasu. Ja się z tego ogromnie cieszę, jestem bardzo wdzięczna pani burmistrz i nie żałuję, że pani Bożena Kończak jest moim zastępcą, była moim zastępcą, bo dla terenów wiejskich zrobiła tutaj ogrom naprawdę rzeczy. Pani burmistrz, dziękuję za miłą rozmowę i życzę miłego dnia. Ja również dziękuję, pozdrawiam pana, pozdrawiam państwa.